Awaria na kolei, skrócone pociągi i utrudnienia między zawierciem a kotowicami. Od wczoraj w Dąbrowie górniczej uszkodzona jest sieć trakcyjna. Nadal są utrudnienia, a pociągi kursują tylko jednym torem. Część z nich jest krótsza. Pociągi kursują jednym torem na szlaku Będzin-Dobrowa Górnicza-Ząbkowice. Początkowo konieczne było wstrzymanie ruchu, później puszczono je jednym torem. Prace cały czas trwają. Według PKP PLK wszystko powinno zostać naprawione do dzisiejszego wieczora. Do uszkodzenia doszło dokładnie na szlaku Dobrowa Górnicza-Dobrowa Górnicza-Ząbkowice. Na miejscu pracuje pociąg sieciowy. Służby techniczne usuwają awarię. Przyczyny tego zdarzenia będzie badać specjalna komisja, ale odcinku, na którym są utrudnienia, są honorowane bilety Intercity i ZTM.